Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Nie, nic nie słyszę, czekaj. Będzie z tego filmik robiony w ponoć. Nic takiego się nie zgadzałem. Całe to nasze dzisiejsze spotkanie odbywa się pod hasłem Moje Radio Pryzmat. Ja oczywiście miałem ambicje, bo jak zaczynałem w audycji muzycznej, no to stwierdziłem, co, jakieś wywiady z jakimiś zespołami, z jakimiś artystami, no spoko, no ale musiałem ja oczywiście jakoś górnolotnie to tutaj poprowadzić, więc stwierdziłem, że ja na pierwszy ogień to wezmę sobie profesora z Uniwersytetu Jagiellońskiego z tego Wydziału Muzykologii, więc oczywiście zabawnie było, bo ja zielony ziutek nie ma pojęcia prawie, że w ogóle na temat muzyki. Audycja nie była stresująca do momentu, jak się rozpoczęła. Czy ma się doświadczenie, czy nie? Trzeba do tego podejść naprawdę ze świeżością i z otwartym umysłem. Jednak się wtedy dowiedziałam, że umiem nie oddychać przez godzinę. Na szczęście w trakcie tych 4 lat się nauczyłam czasami brać oddech. Ja miałam taką sytuację a propos jakichś wpadek, że zapomniałam podziękować realizatorom i powiedzieć coś na końcu. Pamiętam, przez tą szybkę realizatorską widziałam tylko karteczki, co mam zrobić i to było dosyć stresujące pod gradowiciem po prostu podpowiedzi. Jeżeli chodzi o taką moją historię, może początek tej historii, to jest 2016 rok, a więc strasznie, strasznie dawno temu. W ogóle mało kto pamięta, że taki rok był i co się działo. Ja coś tam pamiętam, ponieważ zacząłem wtedy swoją przygodę z Radiem Pryzmat. Raz po prostu właśnie też z mojego roztargnienia po prostu no, nie połączyłem się z serwerem. Audycja szła, ale nikt jej nie słyszał. Na szczęście nikt o tym nie wiedział wtedy. Podczas prowadzenia to było płyty tygodnia, kiedy prowadziłem sam. No i już w którymś z moich monologów przekręciłem, bowiem właśnie tam rozmawiałam o artyście Tomie Orlando, no i tak mówiłem Tom Orlando, aż w końcu wypaliłem Orlando Bloom. Może teraz nie jest doskonale, nie jest perfekcyjnie, ale jednak do tego dążymy. Także witamy po przerwie muzycznej. No właśnie, to twoje wyrażenie chyba, można powiedzieć, że przez niektóre kręgi w Radiu Pryzmat mogłoby zostać uznane za bardzo niepoprawne. Trzeba najpierw ją ładnie zmontować, wypoziomować, dodać piosenki i włożyć w to o wiele więcej czasu. Aha, ja zrobię wam zdjęcie. W środku spotkałem jakże tę wspaniałą panią, no niestety tym razem nie panią Anię, tylko panią Agnieszkę. Jestem fanką Karoliny, tak się od samego początku zawsze słuchałam Karoliny, później poznałam kolejne dziennikarze i okazało się, że mojej siostry ma robić praktyki tutaj. Szukałyśmy miejsca na praktyki, ona zaczynała te praktyki robić i też miałam szczęście dołączyć do dziennikarzy zrealizowanie Radia Pryzma, także udało mi się tu włączyć i przyszłam do radia. To ona mnie wprowadziła do odmęty realizatorstwa i no tak jakoś przyszedłem, pokazała mi dwie rzeczy, co zrobiła? Kazała usiąść na krześle i tak jakoś siedzę aż do teraz. Bardzo wam dziękuję za ten rok, bardzo dziękuję też pani Ani, która, bez której to wszystko by się nie udało, po prostu także ogromne brawa. Dokładnie, ja się też cieszę, że mogę zobaczyć wszystkich, nawet na tak małym ekraniku. Nieważne gdzie byliśmy, ważne, że się spotkaliśmy. Miłej wakacji. Trzymajcie się.